Myślę, że dzisiaj poczujecie się naprawdę błogo. Zapraszam Was do domu z antresolą, który przez wysokie okna otwiera się na ogród i ścianę lasu. Zobaczymy jego jasne wnętrza pełne zachwycających detali. Będą też nowoczesne, ponadczasowe patenty. Zapraszam! Za projekt architektury oraz układ funkcjonalny domu odpowiada architekt Małgorzata Igłowicz-Betlej z pracowni Agrafa Architekci. Natomiast aranżacją wnętrz zajęła się pracownia Tromono. Partnerem odcinka jest firma Aluprof S.A., producent wysokiej jakości okienno-drzwiowych systemów aluminiowych. W tym domu zobaczycie okna z linii Slimline, które wyróżniają wyjątkowo wąskie ramy okienne i dopracowany design. Głównym założeniem klientów i ich marzeniem było, aby ten dom pozostał otwarty, żeby było widać tak naprawdę bardzo dobrze to, co jest za oknem, piękna zieleń, las i ogród. I zależało im na połączeniu kilku stylów, tak jak klasyczne, styl boho i modernistyczny. I największym wyzwaniem było to, żeby to wyważyć i żeby znaleźć gdzieś równowagę w tym wszystkim. Detale też odgrywają bardzo dużą rolę w tym wnętrzu. Są to na przykład uchwyt w drzwiach wejściowych, który jest kształtem liścia. Chcieliśmy uniknąć tego takiego sztywnego luku wejścia, dlatego została zastosowana podłoga z mikrocementu, żeby była tłem do całej reszty. Fronty są spójne, ale nie są takie same. Z jednej strony mają one drewniane szprosy, a z drugiej fronty z wykorzystaniem wikliny. W salonie mamy huśtawkę wiszącą z otwartej przestrzeni. Pojawiły się również orientalne dodatki, tak jak na przykład lampa z koralików, czy wiklina, która pojawia się na krzesłach. Jest też ptaszek w dolnej łazience, oczywiście też pod kolor baterii, żeby wszystko było spójne. I to właśnie miało nadać takiego wakacyjnego podmuchu, że tak powiem. Centralną częścią tej przestrzeni stanowi kominek, który jest bardzo dobrze widoczny, bo jest pomiędzy dwoma oknami, które w zasadzie mają wysokość 5 metrów. I bardzo ważnym było wybór i dobór podziałów szprosów, żeby tworzyć spójną całość z wnętrzem. Dlatego wybraliśmy duże przeszklenia z symetrycznym podziałem szprosów, ale jak najcieńszą ramą. Zastosowane okna i drzwi aluminiowe MB Slimline od Aluprof to nie tylko doskonały styl i wygląd na lata. To również najwyższej klasy okucia i wytrzymała konstrukcja, dająca możliwość budowy przeszkleń o dużych gabarytach oraz o indywidualnym charakterze. W tym przypadku wąskie profile o charakterystycznym kształcie pozwoliły na realizację marzeń właścicieli o tym, aby okna stanowiły ważny element wystroju wnętrza. Dzięki wysokim parametrom izolacyjności termicznej okna i drzwi w systemach aluminiowych od Aluprof są przeznaczone do nowoczesnego budownictwa energooszczędnego, gdzie przeszklone mogą być całe ściany i ciągi komunikacyjne. Kuchnia dzieli się tak naprawdę na trzy strefy, gdzie pierwsza to jest taka strefa gościnna, gdzie możemy przyjąć gości wraz z nimi gotować i żeby było funkcjonalnie i wygodnie. Kolejną strefą jest strefa brudna i trzecia strefa jest to wykurz z dwoma krzesłami i stolikiem do spożywania śniadań. Zazwyczaj główną i centralną częścią kuchni jest wyspa. Za nią zazwyczaj znajdują się szafki z blatem roboczym albo wysokie szafki. Tutaj, żeby dopasować tak naprawdę tą kuchnię do salonu i żeby to była integralna część, zastosowałyśmy szafki, które zazwyczaj są charakterystyczne dla szafek salonowych i umocniliśmy ten efekt właśnie obrazami, które wiszą nad nimi.
A takie charakterystyczne elementy dla kuchni, jak na przykład blat roboczy czy witrynka na naczynia, umieściliśmy z boku, żeby osoby siedzące w salonie troszkę mniej je widziały. To nie wszystko. Tak naprawdę za tą ścianą mieści się kuchnia robocza, gdzie przy większych imprezach cały bałagan może zostać za ścianą. Chodź, zobacz. I tutaj właśnie mamy tą kuchnię roboczą. Tutaj odbywa się tak naprawdę całe gotowanie. Mamy dwa ciągi robocze, płytę, piekarnik, zlew, czyli wszystko to, co potrzebujemy do gotowania. I co ciekawe, multifunkcyjną baterię, która ma wrzątek z jednej strony, a z drugiej strony bieżącą wodę. Po to tylko, żeby nie trzeba było trzymać czajnika na zewnątrz. W każdym pomieszczeniu ważne było, żeby mieć ładny widok na to, co mamy za oknem, dlatego też w łazience wanna usytuowana jest zaraz przy oknie. Oczywiście bazowaliśmy na tych barwach ziemi, dlatego świetnie się tutaj sprawdziła ta podłoga z mikrocementu, która jest pozbawiona fug w jasno-kremowym kolorze z lekkimi przetarciami, aby było bardziej funkcjonalnie. I ona była świetnym tłem do pięknych, ręcznie wykonanych białych płytek. Musieliśmy wybrać w łazience jakiś kontrastujący element, który będzie dopełniał te jasne barwy. I są nimi umywalka i wanna w odcieniach beżu i drewno, które ociepla wnętrze. I taką kropeczką nad i były baterie, które też nadają troszkę elegancji, ale poprzez swój kurek w kształcie plusika nadają takiej dynamiki i charakteru. Klientom też zależało, żeby ta sypialnia rzeczywiście była takim azylem. Dlatego tutaj postawiliśmy też nie tylko na formę, ale też na kolor drewna. Użyliśmy bielonego drewna. Znajduje się również w sypialni łóżko z baldachimem, które jest bardziej też kojarzone z wakacjami. Postawiliśmy na zawieszoną toaletkę na ścianie, przy której stoi krzesło nawiązujące do tego stylu boho, żeby wszystko było spójne. Są szafy w stylu klasycznym. Antresola była również nie lada wyzwaniem, ponieważ miał się tam znaleźć telewizor wraz z PlayStation, z kanapą. Musieliśmy wymyślić coś takiego, co będzie otwarte, ale jednak będzie przysłaniało to, co się tam dzieje. I postawiłam tutaj na przepierzenie z drewna. Zainspirowałam się wycieczką do Meksyku. Jest tam taki aztecki motyw trójkątów i dzięki temu mamy przestrzeń, ale jednak odgradzamy się od całej tej strefy. Pokoje dziecięce w założeniu już miały być kontynuacją domu. Postanowiliśmy, że wprowadzimy tam dalej kolory ziemi, ale jednak inne niż w całym domu, tak jak na przykład kolor szałwiowy, taka właśnie ciemna zieleń lub wypłowiała. Połączyliśmy te kolory ze sklejką i wprowadziliśmy element egzotyczny w postaci tapet safari. Dzieci na pewno doceniają swoją mini antresolę, na którą mogą się wspinać i też różnego rodzaju liny, drabinki, dzięki którym mogą się poczuć trochę jak w dżungli. Oprócz pojemnych garderób znalazły się również praktyczne schowki, tak jak na przykład w konstrukcji łóżka bardzo duża szuflada, która pomieści pościel. Najbardziej jestem dumna w tej realizacji z tego, że udało się jednak połączyć te wszystkie style i znaleźć tą równowagę, ponieważ połączenie industrialnych okien ze szprosami, mikrocementu, który jest dosyć nowoczesny, z wszechobecnym drewnem i tak naprawdę gama kolorystyczna, która jest cały czas w barwach ziemi, no dzięki temu właśnie udało się uzyskać tą równowagę. Naprawdę cieszę się, że udało się połączyć i wyważyć wszystkie użyte style. Duża zasługa też dla klientów w efekcie tej realizacji, ponieważ byli bardzo cierpliwi i ani na sekundę tak naprawdę nie odpuszczali, tylko pracowaliśmy po prostu nad tym razem.